Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Film z aplikacji tego produktu, tego osku od Hemotion już był. No i standardowo jak to przy Hemotion, miazga. Tak, tu petardy, kurczę, jak wychodził i w ogóle, miodzio. Okazało się, że ja nie umiem nim pracować, nieważne. Wosk tak naprawdę jest ciężki w obróbce. Jest, szczerze mówiąc, to jest beznadziejny, jeżeli chodzi o docieranie. A tłumaczenie, że jakieś warunki, temperatura, ilość, kurde, ludzie, to jest wosk. Wosk. To jest wisienka na torcie. Ja mam sobie usiąść i ja mam sobie nim smyrać. Ale nic. Zapraszam Cię do testu trwałości, a na końcu po teście wypowiem się, jak wyglądało, jeżeli chodzi o oczyszczanie się tego wosku. No tak. Oczyszczanie się lakieru przy tym wosku? Może tak. Zapraszam Cię do dalszej części filmu.
No jak widzisz, u mnie posiedział 4 miechy, 5000 km, nie jest źle. Taki typowy wyjadacz zimowy. Ktoś tam pisał, że 7 miesięcy i kroplin jaki jak był. Gratuluję. Internet i papier wszystko przyjmie. I teraz tak, co do wosku. Samo oczyszczanie, obłęd. Naprawdę, to jest typowy skurczybyk. Taki typowy skurwiel zimowy. Zimówka. Mówiłem, pisałem na internetach i jakbym miał wybierać między Fusso a ten wosk, Fusso. Bo ten podobnie po miesiącu, jak Fusso, ten połysk siada. On zjeżdża i po prostu masz zabezpieczenie. Naprawdę, już nie widać tych achów i ochów. No może półtora miesiąca, o, żeby nie było. Taki typowy Fusso, z tym, że Fusso lepiej się dociera. O, może tak. Co do samego wosku, tak jak mówiłem na początku filmu, kurczę, no wosk to ma być przyjemność. To ma być coś fajnego, miłego, przyjemnego. Tutaj no niestety tego nie ma. I zdania nie zmienię, że tam niektórzy piszą, bo tu trwałość. Tak naprawdę jak mam ochotę założyć coś trwałego, to kładę albo szybką powłokę, albo jakiś kurczę sealant, albo lecę z powłoką. Nie bawię się w woski. Rozumiem. Są osoby, które nie mają możliwości położenia powłoki. Rozumiem to, oczywiście. Ale choćby nawet, o kurczę, Concorde. Tak naprawdę, słuchaj, szybciej go ogarniesz niż ten wosk. Szybciej, zdecydowanie, bo tam jest psyk, psyk, docieranko i zapominasz. I rok czasu masz z banieczki. No. A wosk to jest właśnie to, że siadasz sobie, przygotowałeś sobie ten lakier i na końcu smalcujesz sobie, docierasz, zapaszek. No tu niestety ten wosk nie dał mi przyjemności. Żadnej. A tym bardziej, że ja celowo panel przygotowałem na igłę, żeby było perfekcyjnie, czyli jak pod powłokę. No i niestety, no fakt, że posiedział, ładnie posiedział, warunki typowo zimowe, taki skurczybyk typowo właśnie na zimę. Czy ci go polecam? Obejrzyj sobie film z aplikacji. No, to będziesz wiedział, czy warto się w niego cisnąć. No właśnie. Ja osobiście znaczy żałuję, że go kupiłem. No co, no co się oszukiwać? No przecież ja go nie będę już na pewno nigdzie kładł. Będzie sobie leżał. Będzie gnił. Mnie wosk w ogóle nie bierze. No dobra, z mojej strony to wszystko. Kończę tą petardą. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!